Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Cyberpunk 2077. Dzisiaj musimy zrobić jedną rzecz, w zasadzie dwie. Zrobić misję Ostatnia Przysługa. To jest ta misja, gdzie musimy się spotkać z Mitchem. A trzeba ją zrobić dlatego, że ona może nam uciec. Potem się pojawi misja z Panam, gdzie nazywała, żebyśmy z nią pojeździli bazyliskiem. Więc co ja zrobię? Nie będę sobie tu marnował czasu i może spróbuję skorzystać z jakiegoś, chociaż to za bardzo widzę, nie ma czego. Co ja miałem na myśli? Jakiś szybki ten. Miałem się jakiś szybki, szybką podróż do tego miejsca. Podjedziemy sobie tutaj. O. Skorzystamy z tego miejsca podróży. Co ja odwaliłem? Skorzystamy z tego miejsca szybkiej podróży. Bowiem mi zależy na tym, żeby ta misja mi nie przepadła. I to jest też ważne, ja w ogóle uzmysłowiłem sobie, że robiąc misję z tym atakiem na Konpeki Plaza, że w ogóle nie wziąłem stamtąd miecza Satori, należącego do Yorinobu, i tam jeszcze było Jajo i Gołany. No generalnie jest to rzecz, którą można tylko zdobyć podczas tej misji, ale jest taki trik, dzięki któremu tam się można do tej Konpeki Plaza dostać i zdobyć zarówno jedno, jak i drugie. I mi się to udało. To jest dość takie zabawne, jak to się robi, bo trochę dzieło przypadku, trochę nie, ale jestem pod wrażeniem, że jednak to się udało graczom coś takiego zrobić i żeby inak stanie to ogarnąć. Ja troszkę nie wierzyłem, że będzie to na tym patchu dalszym działało, ale działa. Więc to, co zrobię, to... Dobra, jesteśmy tutaj. Hej, Vi! Podejdź no. Cześć, trochę Mitch. Bliżej. Trzymasz się? Trzymam się, trzymam. Ale... Ech. Sporo ludzi zginęło. I to bliskich. Wiesz, jak to jest? Stracić najlepszego przyjaciela. Mhm. Nazywał się Jackie. Jak zginął? Tak, jak ginie się w Night City. Chodź, Vi. Pomożesz mi w czymś. W czym? Jest temat do domknięcia. Ostatnie pożegnanie. Nie chcę tego robić samemu. Teraz nie mogę. To idź, załatw, co tam masz do załatwienia. Poczekam. Kurde. Okej, pomogę ci. No to chodź. Dajesz radę za kółkiem, co nie? Tak, a co? Chodź, przejedziemy się. Mhm. Gdzie? Czuć, że długo mieszkasz w mieście. Wszystko byś chciał wiedzieć. Już, teraz. Cierpliwości, Vi. Nie wiem, jak było u ciebie, ale u Aldecaldos rzeczy zmarłych przechodzą na rodzinę. Widzisz ten żółty samochód? Należał do Skorpiona. A teraz... Teraz jest mój. Tu obok jest moja stara bryka. Ładne fury. No raczej. Auta to nasze życie. Zawsze tak było. Ja pojadę samochodem Skorpiona. Ty wsiadaj do tego drugiego. Niech będzie. Gdzie jedziemy? Jest takie miejsce, które lubił Skorpion. Jestem mu coś winny. Czemu nie pojedziemy jednym autem? Bo potrzebujemy dwóch. Kurwa, powinieneś pracować na infolinii datatermu. Zobaczysz. Zaufaj mi. Dobra, ruszajmy. Jedź za mną. Zaraz, tu to będzie wózek. Aha, ten, dobra. Mitch, słyszysz mnie? Nie jestem w nastroju do rozmów. Widok jest dość lipny, tak o zwierzchu, więc sobie zmienię. Ach, słońce na twarzy, wiąże w włosach, to lubię. O, długo cię nie widziałem. Pogrzeby to nie moja bajka. W ogóle jesteś na bakier ze śmiercią. Tak jakby to była moja wila. Nie prosiłem Saburo, żeby mnie zgrał na ten jebany jeep. Ani ciebie, żebyś wsadził go do swojego łba.
Mam nadzieję, że nie jedziemy daleko. Właśnie, a dokąd w ogóle jedziemy? Nie wiem. Uroczy z ciebie chłopak, ufny, pomocny. Harcerz po prostu. Chodzi o Skorpiona. Jego ostatnie życzenie czy coś. Zadowolony? Bardzo. Nigdy się z tobą nie nudzę. Jedziemy w stronę zerwanego mostu. To za tamtym wzgórzem. Odbiór. Ale tu syfu na ulicy. Prawie jesteśmy na miejscu. Okej, odbiór. To tu. Możesz wyłączyć silnik. O, Jezus. Posadzimy go za kółkiem, oblejemy auto benzyną. A potem je podpalimy i pozwolimy mu zjechać z klifu. Solowi to się nie spodoba. Zniszczyć samochód. Straszne marnotrawstwo. Powiem mu, że to był wypadek. No dalej, dawaj kanister. Matko, jedyno. Mam. Ekstra. Postaw go na siedzeniu pasażera. Widzę, że kierowca już za kółkiem. Nie ma co tego przeciągać. Jeszcze godzinka, dwie i spuchnie jak balon. No dobra. Jedziemy z koksem? Robimy ten pogrzeb? Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie, Vi. Nie jestem. Ale to było ostatnie życzenie mojego przyjaciela, więc to kurwa zrobię z twoją pomocą albo bez. Robimy. Zajebiście. Wetknąłem szmatę do wlewu paliwa. Podpal ją, a ja uruchomię auto. Pali się! Szybko, zanim pierdolnie! Szerokiej drogi, przyjacielu. Odszedł z hukiem. Tak jak chciał. Myślałem, że zdążę z tym pierdzieknięciem. Popiół i sadza. Tyle z nas zostaje. To co? Po piwku? Pewnie. Taki pogrzeb trzeba opić. No to chodź. Nie ma to jak zimny browar. Pełna zgoda. Ej, tak swoją drogą. Skąd ta ksywka? Skorpion. Zabawy. A wiesz, że nie wiem? Nigdy nie spytałem. Może od znaku zodiaku? Albo dlatego, że miał duże żądło. Ech, Skorpion, skurwysynu. Będzie mi ciebie brakować. Tak na marginesie, mój znak zodiaku to Skorpion. Mitch, czemu ja? Czemu tu mnie poprosiłeś o pomoc? Bo ci dobrze z oczu patrzy. Poważnie pytam. Nie wiem, bo to, że ja jeszcze żyję, że mogłem go pożegnać jak trzeba, to twoja zasługa. Wasze życia się przecięły. Na krótką chwilę, ale w ważnym momencie. Słuchaj, dam ci parę rzeczy, które do niego należały. Masz taki amulet na szczęście. O, weź. Troszkę to śmiesznie wygląda. Co to jest? Pojęcia nie mam, ale Skorpion zawsze ją przy sobie nosił.
Nie wiem czemu. Słuchaj, ja tu jeszcze zostanę. Posiedzę sobie, podumam. Rozumiem. Zbieram się. Pewnie. Słuchaj, jak chcesz, możesz wrócić do obozu moim autem. Jak tam ci wygodnie. Aha, i dzięki, Vi, za dziś. Za to, że wyciągnąłeś mnie wtedy z gówna. Równy z ciebie chłop. Naprawdę równy. No i ostatnia przysługa granitowa. Mamy 50 reputacji. Mega. To jest fajny wózek, tylko szkoda, że nie możemy go mieć na własność. Czekaj, czym to się strzela? Dobra, że to teraz zrobimy. Dzisiaj się zajmiemy dwiema broniami ikonicznymi. Pierwsza, jako że my tu ogarniemy, to będzie, proszę was, gdzie to było? Chyba tu to będzie. Mniej więcej. Coyote Club, czyli ten klub, w którym odbył się pogrzeb Jacka, bowiem tam czeka na nas jedna właśnie broń ikoniczna, w zasadzie dwie, czyli ten taki podwójny pistolero, z którego strzelał sobie Jackie. Ja o tym nie wiedziałem, jakoś tak przypadki na to trafiłem, pomiędzy jakoś tak, o sobie przypomniałem, że jakaś jest misja odnośnie z jakimś Pepe, który tam sobie siedzi i się kłóci z jakimiś typami z jakiegoś innego gangu. No i zauważyłem, że przy okazji w miejscu tego nagrobka ta broń tam się leżała. Jakimś tutaj nie zauważyłem jej wcześniej. To nie jest ta miejscowa, co myślę? Nie. A może tak? Dobra, nieważne. Więc teraz jedziemy do tamtego klubu. A potem to jak to ogarniemy, to skoczymy sobie właśnie po tą broń do Arasaki. Skoro już raz mi się udało, to znaczy, że będzie się dało zrobić za drugim razem, gdzie trochę łatwiej. Aczkolwiek tam są takie momenty, gdzie nie zawsze da się tak łatwo to ogarnąć. Ale... Jesus, ale nim rzuca. Cóż, nie szkodzi, niedługo będzie do nas panam dzwoniła w związku z tym bazyliskiem, ale póki co ogarniemy sobie właśnie ten cały, te dwie broni koniecznie, żeby po prostu tego nie zapomnieć. I mało tego, to nie tylko chodzi o broń Satori, ale też o jakiś tam dysk Satoriego, Yorinobu, a także ten, Jajo Iguany. Tylko nie wiem, czy tam coś tam z nim można wyhodować. I tam jajo jak jajo, z jej tam, chociaż nie wiem, czy to chyba, czy coś z niej wyrośnie, nie pamiętam dokładnie, czy to ma jakiś w ogóle, wiecie, wpływ na kogokolwiek, myśmy chyba się skręcili, czy to ma w ogóle jakiś wpływ na fabułę. Tam widziałem, że to ma jakąś igłanę, tam se można wychować, ale sobie zobaczymy, czy faktycznie, czy to tylko takie, wiecie. Też tam widziałem jakieś filmiki w necie, gdzie ta igłana jest dorosła. Ale ja myślałem, że to chodzi o to samo, to żeśmy przemycali właśnie z Jackiem na początku gry. I chyba tak nie o to chodzi. Czyli patrzcie, ile rzeczy można ominąć w tej grze, dlatego tylko, że fabuła główna sprawia, że śpieszy się nam coś bardzo łatwo ominąć. Trochę mi to wkurza, bo jednak wolałbym, żeby był czas na takie rzeczy, a tymczasem się okazuje, że właśnie najwięcej możemy ominąć na samym początku. No ma tu skręcamy sobie. Także kurde, dzisiaj trochę tego jeżdżenia jest. Dobrze, czasami tak warto przejrzeć sobie internet w poszukiwaniu tych właśnie rzeczy, które łatwo potem ominąć. Aczkolwiek przyznam, że to chyba taka pierwsza rzecz ten z tym mieczem, gdzie... no robię coś, tak powiem, wbrew trochę
intencji twórców, ale skoro, jak twierdzą gracze, zostawili nam parę takich furtek, znaczy, że wiedzieli, że żeśmy je ominęli i tam takich parę furtek zostawili. Jest taka jest takie jedno miejsce w tym całym pierdolniku, w tym całym... to tutaj już będzie, więc wysiadamy. Jest w ogóle takie miejsce w tym całym, tej kompetyki plaza, które jakby ułatwia nawet skok, żeby się nie wbić, że tak powiem, zaraz. Tu czy nie tu? Tam nie wiem, pewnie będziecie gdzieś tutaj albo tam? Tam. Czyli dobrześmy wylądowali, niepotrzebnie tam dalej pobiegłem. Odpalę sobie shifta, żeby trochę bliżej podbiec. O. Ej, ty. Chyba pomyliłeś lokale. A, to nie jest bar? Jest. Tylko, że dla swoich. Dawaj, wejdziemy ci. Hej, zostawcie go do cholery! Lee, powiedz tym dupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Pierdalej, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Spróbuj, gnojku. Dalej, pokaż, na co się stać. No proszę. Robi się kurwa ciekawie. Akurat mi wyszło! Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja chyba za dużo wypiłem. Ja pierdolę. Co za noc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa. Co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty... Masz. Za dobry uczynek. Resztę... Resztę dostał bar. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję, Lee. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak łosia, kurwa. Słuchaj, Lee, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo? Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać.
Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Okej, okay, niech będzie. Zrobię to. Dzięki, Vi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Dobra, teraz idziemy. Teraz paczta. Gdzie to było? Kogo ja widzę? Dzieje się coś ciekawego w okolicy? A co tu się może dziać ciekawego? Dzieciaki ciągną do gangów, bo nie mają lepszych perspektyw, a stamtąd są już tylko dwie drogi. Do więzienia albo do grobu. Ta dzielnica dawno zeszła na psy. Jak się pani czuje? Straciłam syna. Jak mam się czuć? Przepraszam, Vi. Nie powinnam była. Po prostu... Kiedy go wtedy zobaczyłam, całego we krwi, na tylnym siedzeniu tej limuzyny, wiesz, co sobie pomyślałam? No to się doigrałeś, Jackie Welch. Zupełnie jakby znów miał 14 lat i wdał się w bójkę z dzieciakami z sąsiedztwa. To było irracjonalne, ale z całych sił próbowałam wyprzeć to, co widzę. Rozumiem. No, hardkorowa rozmowa. Nie mówmy o nim. Nie teraz. Udało ci się porozmawiać z Misty? Zrobiłam, jak mi zasugerowałeś. Zaprosiłam ją na obiad. I? Taka chudzinka. Kto by pomyślał? Wiem, jak wygląda. Nie o to pytam. Jest dość... ekscentryczna. Mówi, że mam jakąś żyłę wodną pod domem. Ale chyba rozumiem, czemu Jackie. To dobra dziewczyna. Wymieniłyśmy się numerami. No i super. Dobra, czy teraz... to miejsce, gdzie ten cały... Opatrzcie. To jest właśnie to. La Chingona Dorada. To jest pistolet typu Power. Każde trafienie w głowę na krótko zwiększa zadawane obrażenia krytyczne oraz szanse na podpalenie przeciwnika. Kiedy wykwipujesz La Chingona Dorada następnym razem, otrzymasz tyle dodatkowych pocisków, ile trafień w głowę zaliczyłeś przy ostatnim użyciu. I to jest spoko. I są zawsze dwa. No, więc mamy już dwa ikoniczne. To coś jeszcze jest. A, tego... No, także mamy te dwie rzeczy z głowy. Okej, okay, no teraz robimy stąd wypad. Chłopaki... Valentinos to jednak... szukali guza. Okej, tam już chyba więcej nic nie ma. Okej. Okay. Podejrzana speluna, zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Czasami Jackie taki się wydaje dupkowaty. Ty, jakieś serducho tu jest. A do ulubionych w sensie. Dobra, jeszcze raz czaję. Sobie do ulubionych dodam jeszcze mojego tego. Bardzo go lubię i tego. Czyli teraz sobie pojedziemy, ale wybierzemy sobie teraz... Nie ma maj, mi chodziło o innego. No ale dobra. Pojedziemy sobie mamajem. Bo to teraz chcemy zrobić, to sobie pojedziemy pod Kompeki Plaza, aczkolwiek tam będziemy musieli użyć innych wózków. Och, to będzie trochę złożone. Ale nie takie rzeczy się to robiło. Teraz idziemy do mapy. I to moi mili. Nie, może skorzystam sobie z szybkiej podróży, tylko za bardzo to nie ma gdzie tej szybkiej podróży ogarnąć. Tu jest szybka podróż, o. Więc skorzystamy z szybkiej podróży. Tak, tak chyba zrobimy, nie ma co się bawić.
Zaraz się cofniemy. Sorry, ziom. Ten jeden raz korzystam z szybkiej podróży, bo po prostu mi się nie chce tracić takiego czasu w samej grze. Znaczy tak go stracimy, bo przecież podróże trochę trwają. Ale będzie tak szybciej. Chociażby dlatego, że nie chce mi się jechać do takiego miejsca tak przez dłuższych ten. Więc się tam teleportujemy i spróbujemy to wszystko ogarnąć. Na pewno gdzieś się do nas Pan nam odezwie, jak będziemy chyba zmieniali pole dnia na noc. Dlatego, że i Supronkę z trasy wybierzemy. Bo nie będziemy sobie podjeżdżać, znaczy Sufrona. Nie, dobrze, Supron, dobrze pamiętałem. Będziemy sobie nim podjeżdżać pod... Kto z pamiętał, w którą to było stronę? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy... A nam chodzi, żeby się znaleźć tutaj. Aha, dobrze wszystko. Czyli teraz jedziemy prosto i potem sobie zawrócimy. Tak, jest to generalnie taka specyficzna rzecz, którą bardzo rzadko w grach robię, w zasadzie nigdy. No ale skoro się da, to mi bardzo zależy na tym ikonicznej broni, bo jedną ikoniczną broń mamy. Która i tak się chyba nie wlicza zresztą. A jedyny miecz, który się wlicza, to akurat... jedziemy pod prąd. A jedyny... I zawsze tu mi się... Za pierwszym razem też mi się pomyliły te ścieżki. Akurat ta broń, którą można łatwiej ominąć, jest akurat ta ikoniczna i tam ląduje sobie na ściance. A bierzemy ten samochód, bo tam trzeba się wspiąć. I to też w specyficznym miejscu, żeby nie za daleko, bo potem można spaść zupełnie w inne miejsce i się połamać, że tak powiem. Zobacz, czy teraz będzie gdzie? Czym teraz dobrze jedziemy? Jesteśmy w dobrym miejscu, czyli teraz trzeba będzie... O, tu właśnie gdzieś się zatrzymieć. O, teraz się przechodzę na myszkę i klawiaturę, żeby nam było dużo wygodniej. Idź naszego Subfronka troszkę dalej niż tutaj. Powiedzmy, że jakoś tak. O, jest perfect. Teraz, żeby się nie zabić, to zaskoczymy. A i tak to nic nie dało. Jakoś nasz Witek niespecjalnie jest. Teraz trochę pobiegniemy. Mijamy sobie pierwsze drzwi garażowe. Generalnie najtrudniejsze jest wejście przez te drzwi. To jest takie magicznie śmieszne. No ale bez tego nie poradzimy. Teraz sobie odpalamy. Ja to chyba z Delemainem wtedy zrobiłem, jeśli dobrze mi się wydaje. Mówiłem, to będzie zabawne. To będzie w cholerę zabawne. Bo to trochę jak takie ocieranie się o te drzwi. Muszę sobie zmienić widok samochodu, żeby nam było trochę łatwiej. A więc dopóki nam się nie uda, to będę cicho siedział. I może nie puszczą mi nerwy, aczkolwiek raz mi się udało, więc może i teraz się uda. O, i udało się. Dość szybko wam powiem. No myk śmieszny, nie? Co by nie powiedzieć. Zmienię sobie teraz myszkę. Myk śmieszny, jak nie wiem co. Generalnie powtarzamy teraz trasę. Z jaką żeśmy pruli w kierunku windy poprzednio. Czyli na razie nic specjalnie skomplikowanego. O, wszystko się w sumie samo otwiera. Teraz idziemy do sali konferencyjnej. Ja w ogóle czasami źle swojego tego skoku używam, bo trzeba nacisnąć spację i puścić, i dopiero wtedy podskakuje. O, proszę panom. Hello. Basilisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? No pewnie, że. Jasne, zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę. Okej, czy tam idą do nas napisał.
W pani do obozu sam zobaczysz i może trochę pocieszysz pana. Oj, taka pana by się przydała w życiu. Jeszcze Regina Jones do nas napisała. Kolejny kontrakt, jeszcze kilka kroków, trafisz do pierwszej ligi. Nie cieszysz się tym, co? Weź sobie dziś wolne, zasłużyłeś na to. No, czyli teraz druga rzecz, jaką ogarniamy, to jest, musimy wejść sobie tutaj i mamy taką tu furtkę na dach. O. Idziemy dalej. To jest ta magiczna rzecz, którą mnie bardzo rozbawili devi, jeśli tak faktycznie było, że o tu. Trzeba przeskoczyć stąd, w tamto miejsce i devowie zrobili nam taką niespodziankę, że jak klikniemy wejść, na wejście, to tu sobie przeskoczymy, żeby w razie czego się nie zabić. Jest, mamy to. Teraz tutaj przeskakujemy. Zaraz, kości, tak, trzeba tak przeskoczyć. Dobra, jesteśmy na tym dachu. Teraz to jest bardzo istotne. Najlepsze jest chyba to, że tu niewiele widać w trakcie tej. Oj, tu jest tak ciemno. Trzeba będzie tu zmienić właśnie porę dnia na noc. Bo jest tak tu jasno, że ja cię pierdzielę. Niech to będzie noc. O, dużo by czasu minęło. Nie szkodzi. O, teraz jest dużo tu lepiej. I trzeba to będzie zapisać sobie stan gry i uważać. Zobaczycie, że już tu byłem wcześniej. Widzicie oto coś? To jest właśnie ten cały moment. O, dało się bez takiego głupowego czekania. O, to jest ta najśmieszniejsza rzecz. Ja mam trochę inaczej, bo ja mam podwójny skok, że po prostu naciskam. Tu się zbliżam. W tamtym filmiku było tak, że on tu podskakiwał, rozpędzał się i używał tego podwójnego skoku. Ja po prostu przytrzymuję i biegnę. I to wszystko, co tu robię. No i teraz jest zabawna rzecz, trzeba będzie jakoś tak tu wskoczyć, żeby po prostu wskoczyć. I mi się od razu to udało, więc to jest w ogóle zabawne. Można tak na szybkiego to zrobić. No, powiem wam, że jestem w szoku, jak mi to szybko idzie. Tutaj przynajmniej. I patrzcie, cały Night City widać. To całe miejsce, gdzieśmy byli. No i z reguły robimy tak, że my od razu uciekamy tędy. A powinniśmy robić tak, jeszcze możemy sobie... Widzicie, tu czeka w pobliżu, w powietrzu. Więc devy jakoś, devowie, deweloperzy chyba jakoś nie przewidzieli, że my tu będziemy sobie tak łazili. Dobra, teraz co jest istotne? To olewamy. Patrzcie, Saburo sobie nadal leży. To jest naprawdę niesamowite. Tu będziemy mieli jajo igłany ogarnięte. I teraz tędy idziemy sobie na górę. Tu mamy spodnie Yorinobu i koszulę Yorinobu i komponenty do czegoś tam. Tu mamy kaszmir, jakże nic specjalnego. I tu sobie wchodzimy. Widzicie? Jakie klimaty? Tu normalnie na nas czekali w pierwszej misji dwaj ochroniarze. Teraz nie czeka nic ani AV-ka, ale został co? Mieczyk i dyskol. I to jest naprawdę zabawne. Satori, widzicie? Nasz Satori sobie wisi i czeka na nas. I to jest umożliwia doskok do odległych przeciwników. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, kiedy nie masz ręce w żadnej broni, aby dodać oby Satori i natychmiast wyprowadzić atak. Ataki gwarantuje wywołanie krwawienia. Jeśli przeciwnik krwawił już wcześniej, po zanieniu przez Nehan, Satori wywołał niego ciężki krwotok. Krwotok u wrogów regeneruje twoje zdrowie. Nieźle. No a tu mamy dyskol. No i widzicie. I tak to wszystko pięknie wygląda. Jakiś dziennik. Możemy jego zabezpieczenia przy okazji złamać. No, widać, co proste. 5, 9, 1C, 1C. Wypłynęliśmy. Prawdziwy cel naszej wizyty w Night City to tylko Hanako. Pytanie, co zrobić z Hellmanem? Wykazał się lojalnością, a jakubym go nie posądzał, a którą należy stosownie wynagrodzić. Być może zainteresuje go posada szefa Instytutu Technologicznego w Kyoto i dobrany przez siebie zespół badawczy, taki jak on lepiej trzymać blisko. O matka, jaka muzyka. Ja wyłączę tą muzykę tutaj w ogóle. Także widzicie, tak to tu wygląda. No i nam pozostaje teraz nic innego, jak wracać. Wtedy do tego, do
do naszego schowka najbliższego mamy dość daleko. Więc po prostu trzeba, że tak powiem, po Bożemu stąd wyjść. Co my tu mamy ciekawe? Tutaj. Relik pilny. A, od Hellmana. Proszę wybaczyć, ale to naprawdę ważne. Biochip musi natychmiast wrócić do laboratoriów, inaczej nie mogę odpowiadać za jego stan i funkcjonalność. Zakładam, że został pan wprowadzony w błąd, ale podkreślam, relik w obecnej postaci nie jest gotowy do użytku. Będę nadal próbował skontaktować się z panem. Chętnie wszystko wyjaśnię, jeśli poświęci mi pan chwilę, choćby w rozmowie telefonicznej. Z poważaniem, Anders Hellman. Dobra. A co nam teraz zostało? To jest w ogóle takie niesamowite. Aha, to wyłączone wszystko oczywiście. Trzeba będzie, że tak powiem, tędy jak w grze stąd spadać. Zaraz to będzie po tej stronie. No takie ogólnie zabawne, nie? Że akurat musieliśmy w taki sposób to zrobić, znaczy, że inaczej się nie dało. Dobrze się w ogóle dało. To jest jakiś jednak plus, że nie ucieka nam ten cały zaraz. Jak myśmy wcześniej szli? Tędy tutaj, dobra. Teraz tędy. Teraz jakoś tędy. Teraz tędy. I idziemy. Czy teraz to będzie jakoś... Tutaj, o, mamy. Czyli lobby powinno zostać otwarte do tamtego czasu, cały czas. Lobby powinno być, znaczy wejście główne powinno być otwarte. A już taki miałem plan, że dopiero ogarnę ten miecz w momencie, kiedy wiecie, jak zacznę grę od nowa kolejną, tym razem kobietowi. A tu proszę, dało się i tak. No i proszę. I co, drzwi pozostają otwarte teraz. No więc teraz... Wiem, trzeba będzie teraz na tamtą górkę sobie wleźć. Potrzebowałem tego. Zadbaj o te rzeczy, o skorpiona. Okej? Żebym ich potem nie znalazł w jakimś lombardzie. Ha. Czekaj, czy tak da radę. Okej. Ty wyskoczymy stąd czy nie? Chyba tu dopiero. O, tutaj. Powinniśmy przynajmniej. No i klawo. Jesteśmy tutaj. Czyli teraz nic nam nie pozostaje, jak tylko odpalić sobie naszego mamaj. Echa przeszłości. To jest... Udaj się do okolicy miejsca pracy żony Pepe w ciągu dnia. Ty właśnie. Będzie trzeba zmienić ten... porę na dzień, ale wpierw może dojedziemy. W ogóle noce są bardziej klimatyczne.
Musimy coś tu odznaczyć na tej mapie, bo tak nam się w kółko pokazuje. A no ta rasaka cała. Tu sobie skręcimy zaraz. Chyba jednak prosto pojedziemy. Myśmy się zagapili zakrętem, ale nie szkodzi. Trzeba ponoć będzie nieźle uważać, żeby nie podejść za blisko tej babki. Bo się potem okaże, że się zadanie kończy niepowodzeniem, a tego nie chcemy. Trochę podbiegniemy. O! To tak ciekawe, tak nietypowo. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. To chyba tamta babka. To ona, kobieta w różu, łamaczka serc w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Przejdziemy na drugą stronę ulicy. Podszedłem za blisko. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. No, że mamy padę, to można na spokojnie iść za nią. Bez obawy, że będziemy za szybko szli. Od tej grafomanii. Ciekawe. A jeśli nie wiesz, że to jesteśmy my, to czemu ma niby uciec, jeśli się zbliżymy za blisko? Taka dziwna logika tych wszystkich gier. No, skręca. A nie, wydawało mi się. Kobieta omija bezdomnego szerokim łukiem. Nie chce, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy. Co on wpisze? Got home... No, got no homesick kids. Okej, babeczka gdzieś skręca. Mnie nasz wózek. Mnie nasze piękne autko. Kobieta zniknęła w trzewiach niszczejącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Ale klimat. Cyntia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, czekaj, jak nie. Się okazuje. To w ogóle nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko Reaper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha, spec? W tej dziurze?
To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent, no, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się to ukrywa. Okej, moment, ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... genów nie oszukasz. Tak, nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja... że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę. Coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić. Nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. No ma. Dziennik Watson Shore. Tam na górze nic nie ma, sprawdzałem. Tylko drzwi i tyle. Ej, jakby co, jestem w domu. Nie mogłem się na niczym skupić. Tłukłem szklankę jak głupi. Jak coś się będzie działo, to zadzwoń. No i dzwonimy. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Reapera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry, włosów, oczu, wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale... jak mam jej teraz zaufać? No ja, Vi. Pepe, tak. Cynthia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale... ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warte w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie? Zapomnij o tej sprawie. Po prostu. Tak. Nie, no masz rację. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. No to to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. No okej. Echa przeszłości ukończona. Teraz pytanie, czy to jest wszystko, co nam zostało, czy coś jeszcze nam wyskoczy? Gdy to teraz moglibyśmy zrobić, to prawdopodobnie byśmy... O właśnie, jeszcze trzeba trochę nasze te zdolności ogarnąć. To tak. Idziemy chyba w budowę ciała, tak mi się wydaje. To jest... zawsze jest dobre. Coś można mocniej rozwalić. Tylko to właśnie najgorsze jest to, że nie mamy... żymy sobą... ale dobra, niech idzie w budowę ciała. Opanowanie to na razie i tak mamy tu pogarniane. Dobra, więc w tym odcinku to jest tyle. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z mojej serii Cyberpunk 2077. Dzięki za uwagę, hej!